Witam Państwa bardzo serdecznie, przedstawicieli lokalnych mediów Włocławka, na konferencji prasowej Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Oprócz mnie jako szefa klubu uczestniczy w tej konferencji przewodniczący Rady Jarosław Chmielewski. Chcieliśmy się właściwie dwoma informacjami dzisiaj z Państwem podzielić. Jak zapewne Państwo wiedzą, jutro 23 czerwca jest ważna data nie tylko dla mieszkańców Wysp Brytyjskich i Europy, ale też i dla Włocławka, bo jutro będziemy głosować nad absolutorium dla prezydenta miasta Włocławek z wykonania budżetu za rok 2015. I myślę, że chcieliśmy tutaj, będą również pewne zmiany związane ze zmianą uchwały budżetowej. Jak Państwo wiedzą, na ostatniej sesji uchwała, która uzyskała zwykłą większość, a nie kwalifikowaną, tak jak wymaga tego ustawa, nie pozwoliła na zaciągnięcie kredytu prezydentowi. Wiemy, bo wczoraj na Komisji Budżetu otrzymaliśmy autopoprawkę do uchwały budżetowej i będzie, jest już dzisiaj chyba w przygotowaniu, być może, że już jest gotowa, ale będzie też na sesji ta autopoprawka skorygowana i również w dniu wczorajszym otrzymaliśmy projekt takiej uchwały mówiącej o tym, że miasto jednak chce zaciągnąć kredyt, z tym, że ten kredyt będzie w wysokości 10 888 tysięcy złotych z kawałkiem i jest to już troszeczkę inna forma tego kredytu i jest dużo mniejszy niż wtedy, kiedy pan prezydent na ostatniej sesji chciał, żebyśmy taki kredyt miastu in blanco właściwie jako rada dali na bliżej nieokreślone inwestycje. Za 30 milionów, przypomnę panie przewodniczący, że się tak wtrącę troszeczkę. Bardzo proszę. I proszę zobaczyć, że minął miesiąc od tego czasu. Okazuje się, że po tym, jak radni z Prawa i Sprawiedliwości głównie powiedzieli, że nie będą podnosić ręki za tym, pan prezydent skorygował jakby swoje poczynania dotyczące kredytu długoterminowego i zaproponowano 11 milionów w tej chwili tego kredytu. Ja powiem tak, no jak ostatnio rozmawialiśmy na klubie, to powiedziałem, może poczekajmy jeszcze miesiąc, to pan prezydent nie weźmie w ogóle tego kredytu, jak w ciągu miesiąca można było skorygować o 20 milionów. No to jakby prognozy są, myślę, dobre, że może nie będziemy musieli zaciągać w ogóle tegoż kredytu. Tak, z tym, że na dziś my jeszcze nie znamy dokładnie autopoprawki i jakie inwestycje będą kredytowane, jakie nie, więc trudno nam się jeszcze tak do końca odnieść, ale myślę, że jutro znajdzie się czas na to, żeby jeszcze nad tym się pochylić i wtedy podjąć konkretne decyzje. Natomiast wczoraj na klubie żeśmy podjęli decyzję co do udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium za 2015 rok z wykonania budżetu prezydentowi miasta. No i uznaliśmy, że my jako klub to absolutorium przy sporych uwagach dotyczących, myślę, że o tym będziemy mówić na sesji, dotyczących zwłaszcza niewykonania wszystkich zapisanych w budżecie uchwał majątkowych, czyli szeroko pojętych inwestycji, to jednak to absolutorium prezydentowi udzielimy, bo my żeśmy głosowali za przyjęciem tego budżetu i myślę, że nie było takich może spektakularnych sukcesów w 2015 roku, ale nie było też spektakularnych wpadek, a pod względem takim formalno-księgowym ten budżet był prowadzony w sposób należyty, co potwierdza jak gdyby również uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym zakresie. 30 milionów kredytów nie przeszło, 10 milionów kredytów przejdzie. Nie powiedzieliśmy tego, że przejdzie. Musimy zobaczyć konkretnie na jakie inwestycje. Tego jeszcze nie wiecie.
Nie wiemy, dlatego że autopoprawka nie, wiemy, bo, nie została nam przedstawiona. Wczoraj jeszcze nie była w trakcie obróbki i ze względu na to, że są wakacje, to po prostu chcemy tą sprawę rozstrzygnąć i załatwić na tej sesji, żeby tam po prostu potem nie spotkać się z zarzutem, że miasto popełniło grzech zaniechania, nie pochyliło się nad pewnymi sprawami i przesunęło w czasie rozstrzygnięcie przetargów czy tego typu spraw. Także jutro będziemy dopiero, jak będziemy widzieli autopoprawkę, bo ona wczoraj po prostu nie została przedstawiona. Zostaliśmy tylko poinformowani, że będzie autopoprawka w tej materii prezydenta. Jaka ona będzie? Trudno nam jest natomiast nam przedstawiono powiedzieć. Projekt konkretnej uchwały, nie ograniczyć, tylko projekt uchwały kredytowej na tą kwotę 10 888 tysięcy tam z kawałki. Czy to jeszcze chcę dopytać, te ograniczenia czego dotyczą? Ograniczenia inwestycyjne. Skąd te 18 milionów? No tego jeszcze nie wiemy. Znaczy skąd dotyczą ograniczenia, które wynikają dzisiaj ze złożonego projektu uchwały? Tak, no bo dzisiaj obowiązujący jest projekt uchwały, który wpłynął do budżetu, Rady który Miasta był nowelizacji i tam jest 16 milionów, które pan prezydent zdejmuje z inwestycji i to chyba zostało przesłane również do państwa. Tam jest głównie drogi, które są... Nie, były. W tamtym projekcie tam na samym uchwały, końcu jest, na samym napisane, końcu jest wypisana taka lista prawie na całą stronę A4 tych różnych inwestycji. Zgadzacie się, że z tych inwestycji nie? No nie, myślę, że nie. No, dlatego jakby tutaj Prawo i Sprawiedliwość też wyraziło przy głosowaniu też na komisji swoją dezaprobatę w komisji, na komisji budżetu. Dlatego, że my nie znamy autopoprawki, bo powiedziano nam tylko, że będzie autopoprawka. Jaki będzie kształt tej autopoprawki, poznamy ją dopiero w dniu jutrzejszym. No chyba, że dzisiaj pan prezydent z panią Skarbnik się wyrobią i w dniu dzisiejszym zostanie ona dostarczona do Biura Rady, no to dzisiaj ją poznamy. Natomiast zostaliśmy poinformowani, że najprawdopodobniej dopiero jutro autopoprawka w tej materii będzie i wtedy będziemy mogli się wypowiedzieć na ten temat, jak wygląda konkretny kształt i czy my w takim wypadku możemy mówić o poparciu bądź nie kwestii kredytu, który ma być zaciągnięty na 11 milionów. Od tego uzależniamy naszą decyzję. Także jutro będziemy mogli powiedzieć więcej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.